Hej, witam Was w kolejnym odcinku z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na Wojowniku i jesteśmy przed dzień legendarnego lochu, więc dzisiaj sobie zrobimy podstawowe czynności i wszystko inne. Dzisiaj dostajemy z kalendarza Goldika, dostaliśmy go 11 milionów, z tego co tam widziałem dokładnie, czy to 15, w sensie dość niedużo niestety. Szkoda, bo szkoda, mogłoby być zdecydowanie więcej, bardzo chętnie bym przygarnął. Wartę już tutaj odebrałem, dlatego mamy 44 miliony golda. Odebrałem sobie też klejnocik, żeby tutaj już czas nam leciał, ale to wszystko w swoim czasie powiem co i jak. A teraz przypominam Wam o łapeczce w górę, przypominam o komentarzu, o subiku, jeśli go jeszcze nie macie. Oczywiście linki w opisie, czyli fundusz wsparcia na peceta i Discord dla widzów. Powoli jakaś sumka zaczyna się zbierać. Z tym, że części komputerowe teraz strasznie idą w górę, więc prawdopodobnie albo przeczekamy ten okres, no i tak będziemy czekać, bo nie mamy odpowiedniej kwoty, ale dobrze by było na przykład na taki czarny piątek już jakąś kwotą operować, żeby tutaj jakieś, na jakichś promocjach coś fajnego trafić. Także jeśli ktoś może, to niech wrzuca jakąś cegiełkę na fundusz wsparcia, bo wtedy będzie nam dużo, dużo łatwiej. Dobra, myślę, że już możemy przejść do tego, co tutaj się będzie działo. Jeszcze tylko wypowiem się na temat tutaj ostatniego komentarza pana Quensa. Bardzo dziękuję za taki obszerny komentarz. Bardzo dziękuję, że Ci się moje odcinki podobają. Muzyczkę troszeczkę podgłośniłem, tak jak prosiłeś, ale jeśli chodzi o awkę, no to jednak wolałbym zrobić ją całą, bo nie zawsze wiadomo, czy nie wpadnie jakiś epik, czy cokolwiek. A przy okazji w tym czasie mam czas na opowiedzenie przynajmniej o jakimś spotkaniu Juventusu, czy tam coś, albo o jakichś innych sprawach. Czasami jak nie mam spraw, to po prostu omawiam wybór misji, a przy okazji mam czas, żeby później zrobić drugą walkę pupili, więc to co Cię podoba. Także na razie zostawię całą mawkę na odcinku, a co dalej zobaczymy. Więc tutaj zaczniemy może od walki z Paladino. Hell Princess, 451 poziom, więc już mnie wyprzedził. To on tutaj chyba widzę, że leci srogo w tego expika jeszcze. Albo jakieś lożki przeklikał. Nie wiem jak on tutaj idzie. Ale to raczej będzie wygrana walka, więc nawet tego nie oglądam. Tutaj właśnie taki oto klejnocik nam wypadł, więc to jest do wyrzucenia. I właśnie jak tutaj pracujemy z tą toaletką, bo mamy 850, więc musimy wrzucić jakiegoś epika. Bo jutro sterylne sedesiory. Jutro sterylne sedesiory, więc będziemy potrzebować jutro też epiczka. Ale epiczków mamy tutaj troszkę, więc może wrzucimy sobie tego epika tutaj i sobie go rozmontujemy. Świetnie. Także tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 epików. O, powiedzmy, że idealnie nam będą pasować. To sobie rozmontujemy na pewno. To też możemy sobie rozmontować. Tak jak widziałem, dzisiaj Wiedźma chce talizmany, więc nie mamy tutaj żadnych talizmanów. Trochę lipa. Dobra, rozmontowania mamy z głowy. To jest jeszcze na jutro do rozmontowania. W sumie jutro chyba nie ma kowala. Czy jest kowal? Chyba jest kowal. To jutro będzie trzeba 15 rozmontowań znaleźć. Tutaj mamy jeszcze kolejne dwa. Więc możemy to nawet jakoś tutaj tak przestawić, żeby wiedzieć, że to jest do rozmontowania. Te rzeczy są najwyżej do sprzedania. No tak. Jutro też zaczyna się legendarny loch. Zresztą zaraz Wam to tutaj pokażę, że za jeden dzień 8 godzin startuje. Więc już niedługo. Już się nie mogę tak naprawdę doczekać. Myślę, że sobie na spokojnie tutaj próbujemy parę razy na tym wojowniku. Na pewno chciałbym zdobyć jakąś broń, bo ta broń jest takim słabym rozrzutem, że szkoda gadać.
Ale będzie ciężko. Zobaczymy, co się uda trafić. Podejrzewam, że z 4-5 podejść będziemy mieli, może 6, jak dobrze zawieje. Także takie są przewidywania na ten legendarny loch na wojowniku. No ale myślę, że już możemy sobie przejść tutaj do zakręcenia kołem. Zobaczymy, czy jakieś jedzonka może tutaj dostaniemy. Czy coś. Jest jabłko, jest truskawka. Trochę ekspa, trochę córek. Jest śliwka. Okej. Jeszcze jakiś item i kolejna truskawa. No więc zobaczmy, jak my tutaj stoimy. Dzisiaj jest dzień wody. Więc tak, mumifar, 3 karmionka, okej, 164 już, powolutku do przodu, Hipman na razie tylko jedno, 140, wykijadło 137, bo też tylko jedno, truskawek nam wypadło dość sporo, i tutaj nasza ryba, 50 już prawie, no i mamy Nigo, 1372 karmienia, to jest dość sporo w tej wodzie. Powiem wam, gdyby grał on cały czas, to mógłby mieć porównywalną tą wodę do mnie, ale spróbujemy. Spróbujemy tą naszą wodą. Może się uda. Łódka jego 2 nas tutaj pokarała delikatnie. Rok 46, czyli poszedł w siedmiornicę. Okej. My tutaj naszym jobbingiem powinniśmy tą siedmiornicę pokonać. Tak mi się wydaje. No dokładnie. Tam jakaś ryba była, mi się wydawało, na wysokim poziomie, no nie wiem. Ale tutaj już jest wszystko 200 na 200, więc na pewno będzie ciężko. Nasza syrenia pokonała i jego syrenię. Czy nasz szlałbąż pokona jego? Tak. Żółwio na żółwia. Nasz daje radę, żeby to tylko się nie odwróciło. Głębion. Dawaj nasz głębionku, dawaj. Pięknie krytyk i jeszcze dobi, pięknie. Teraz jeszcze parę krytyków i jesteśmy w domu. Nie? Świetnie. Ach, myślałem, że już dobiję tego Posejdonga jeszcze jakimś krytem. No ale mamy 1,5 peta na jednego, więc jest duża szansa, że uda nam się to pokonać. Jest ładny krytyk, jest kolejny krytyk. Jeszcze kolejny krytyk, no to teraz to już nawet Poseidon sobie poradzi. Pięknie, mamy kolejną śliwkę. Jestem zadowolony. Jaki w ogóle jest dzisiaj plakat? Udany atak na twierdzę jeden raz. No proszę, dawno tutaj takiego ataku nie miałem. Nawet dobrze, że się trafił tutaj jakiś od razu pierwszy. Więc sobie machniemy. I odhaczamy 11 milionów. Zaczynamy 11 milionów i zaczynamy robić awkę, bo trzeba się zacząć spieszyć, bo przecież dzisiaj będzie trzeba ustawić wartę na godzinę 14, o godzinie 14, na 10 godzin, bo trzeba będzie odebrać sobie. To będzie trzeba sobie odebrać, no, pięciokrotną wartość warty. Item niestety. To jest nam niepotrzebne raczej. A dobra, weźmiemy tą dwójkę. Nie chcę brać z itemami przedmiotów. A też przy okazji chciałbym mniej więcej zobaczyć, czy damy radę jutro wbić poziom. Brakuje nam 200 milionów expa, żeby wbić poziom. Więc to też jest dosyć mało. Mam nadzieję, że dzisiaj zostanie nam około 100. No i jutro jakoś to sobie dobije przed legendarnym lochem. Bo to też by nam się na pewno przydało. Tak mi się wydaje, że chyba wziąłem misję pod expa. Ale to już trudno. Jakoś sobie tutaj będziemy radzić. Pasek. Pasek nie jest dzisiaj do sprzedania. Pewnie znowu się zapchamy. Niestety z tymi przedmiotami, ale jak przyjdzie ten legendarny loch, jak będziemy dostawać tutaj jakieś epiki, no to te zwykłe klasy będą sobie lecieć do wyrzucenia. Takie tutaj będą zasady panowały.
Co do jeszcze ważnych rzeczy, fajna misja na Expo, to wczoraj odbył się mecz Spezia Juventus, który miałem co ja miałem? Miałem jakąś taką satysfakcję, radość, że mogłem go obejrzeć w końcu. Wyleciało mi dokładne słowo, które chciałem powiedzieć. Więc oglądałem go i powiem wam szczerze, że drżałem do ostatniej minuty. Pierwsza połowa dla mnie mega słaba w wykonaniu Juve. Nie wiem dlaczego oni tak grają. Później początek drugiej połowy, totalne zaskoczenie. No i później właśnie coś zaczęło się dziać. Ale po kolei, po kolei. Myślę, że zaczniemy sobie od tego, że Już wiem, co miałem mówić. Tak, przepraszam, troszkę się wyłączyłem. W pierwszej połowie, pierwsza taka groźna akcja. To było właśnie takie dośrodkowanie za linię obrońców, gdzie właśnie Rabiot odgrywa piłkę do Moise Kena. I ten ładnym strzałem wyprowadza Juve na prowadzenie. To była minuta 28. I takie zagrania na Specję działały dość często, bo zawodnicy z napadu dochodzili do tych piłek. Obrońcy Specji nie dawali rady wybijać tych piłek, więc to działało. Ale nic się później z tego już nie działo. Więc ważne, że ta bramka padła, a niestety 5 minut później padła też piękna bramka dla Specji, 1-1, zamieszanie po rzucie rożnym, wybicie piłki troszkę za pole karne, potem piłkarz Specji tutaj zdobywa piłkę, wchodzi w pole karne i oddaje strzał, naprawdę piękny. Wojtek Szczęsny bez szans, także tutaj nic mu złego nie mogę powiedzieć o tym golu, to nie jego wina, że straciliśmy tą bramkę. No i tak się kończy pierwsza połowa, 1-1, więc dosyć w miarę sympatyczny wynik. Wchodzimy w drugą połowę i zaczyna się jatka, około 50 minuty. Juve ma piłkę przy polu karnym Specji, traci ją, gdzie Specja, można by rzec, wywaliła piłkę na aferę, żeby po prostu oddalić zagrożenie, ale nic bardziej mylnego, bo tam znalazł się napastnik Specji, przyjął piłkę. Przebiegł praktycznie pół boiska z piłką, ominął Bonucciego. No i niestety złe ustawienie Szczęsnego pozwoliło mu zdobyć bramkę, bo Szczęsny odsłonił krótki róg bramki. Tego nie powinien zrobić. I właśnie tak się zdarzyło, że było 2-1 dla Specji. Później jeszcze Specja miała szansę na 3-1. Niestety w sumie... O, epic. W sumie stety, bo Szczęsny to wybronił, więc dla nas stety, dla Specji niestety. Więc tak to właśnie wyglądało, że 3-1 wisiało na włosku dla Specji i wtedy to by było mega, mega ciężko to odrobić. Ale w 66 minucie po istnie bilardowym zagraniu w polu karnym na początku Chiesa odebrał w narożniku piłkę, wszedł w pole karne, tam zaczęła ta piłka się odbijać od wszystkich obrońców, tam przejął ją Morata, też
próbował odegrać ją i tak w tym zamieszaniu odnalazł się Chiesa, gdzie tą piłkę puścił tunelem między obrońcą, między nogami obrońcy, może tak, i biegając na ślizgu dalej w pole karne strzela bramkę na 2-2. To była 66 minuta, więc już tutaj wzrosła nadzieja na szansę na wygraną. No i później jeszcze dołożyli piłkarze Juve jedną bramkę i mecz zakończył się wynikiem 2-3. Jak ktoś oglądał poprzednie moje odcinki, to jak wspominałem o tym spotkaniu, to mówiłem, że chciałbym, żeby wynik był 3-0, może 3-1, więc byłem dość blisko trafienia dokładnego wyniku. No nie spodziewałbym się, że Spezia strzeli dwie bramki Juventusowi, no ale spodziewałem się, że jedną mogą strzelić, więc tak to mniej więcej wyglądało. Jak my tu stoimy, wow, nawet nie z tym ekspem. Jakaś klepsydra nam wypadła. Tutaj weźmiemy sobie może tą demkę. Na razie jakoś tak nie przejmuję się tym, co tutaj wybieram. Jakaś czerwona ledyszka, to wezmę tą siódemkę. Nie no, trzeba wziąć tą piątkę, nie opłaca się wziąć tych długich misji tam. Tutaj same siódemki, nie, jest piątka. Bierzemy, jest grzybek, fajnie. Nie, kombajnie. Kolejna to cytryna. Cytryna nam się nie przyda już dzisiaj, ale tu możemy sobie jeszcze to jabłko dodać. I zobaczmy trzeci pasek, który jest przed nami. Tak to mniej więcej wyglądało we wczorajszym spotkaniu. Troszkę zaskoczyło mnie to, że Salernitana zremisowała z Hellasem Veroną 2-2. Myślałem, że Hellas mimo wszystko sobie poradzi i to dość prosto. Po pierwszej połowie było chyba 2-1 z tego co kojarzę, więc było dosyć przyzwoicie. A później no strzelili, Salernitana strzeliła na 2-2 i takim wynikiem to spotkanie się zakończyło. Szkoda troszkę, bo postawiłem na to spotkanie i prawdopodobnie przez to spotkanie mi kupon nie wszedł. Ale cóż, nie można mieć wszystkiego, że tak powiem. Dzisiaj też może sobie coś postawię, zobaczymy jak będę stał z czasem. No bo miło by było w końcu coś tutaj przygarnąć i dorzucić właśnie do naszego pececika. Więc tak to mniej więcej tutaj u mnie teraz wygląda, że to co staram się wygrać to przeznaczę na peceta, żeby ten pecet pojawił się dużo, dużo szybciej. Powiedzmy, że w tym momencie ja wiem, mamy taką jedną siódmą kwoty, którą potrzebujemy. Tak mi się coś wydaje, że to będzie coś koło tego, koło jednej siódmej. Więc w sumie nie jest tak najgorzej, ale lepiej by było mieć 6 siódmych i potem tylko liczyć na końcóweczkę, niż czekać na pozostałe 6 siódmych, prawda? No, więc tutaj mam nadzieję, że coś uda mi się trafić, żeby tutaj nam to wszystko pomogło. Ten rząd nasz, tutaj siódemka, poustawiamy dwójkę. I fajna misja, 7, prawie 8 milionów złota, 4 miliony expa. I ostatni browarek przed nami. Ostatni browarek przed nami. Oczywiście zapchaliśmy się znowu z łomami. Ale myślę, że będzie ten kowal. Zresztą zaraz sobie powinniśmy zobaczyć na poczcie. Tutaj nie mogę wziąć siódemki, a już się tak zastanawiałem nad tymi siódemkami. Ale przypomniałem sobie, że to jest ostatnie piwko.
Więc tutaj mamy to zrobione. Oj, przepraszam, walnąłem w biurko. Mam nadzieję, że bardzo głośno tego nie będzie słychać. Więc tutaj do 14.01 możemy sobie ustawić wartę. Mam nadzieję, że nie zapomnę tego odebrać, bo będę w pracy. Możemy sobie tutaj oczywiście rozdać statystyki w siłkę. Prawie mamy 54 tysiące już. 13 300 w podstawie. Więc jest spoko. Jak my tu stoimy? No jutro powinien być bez problemu poziom. Więc tutaj możemy sobie może zaatakować tym razem maga. Szkoda, że nas zaatakował jako pierwszy i to jeszcze z krytyka. Ale na razie mamy przewagę. No ledwo, ale wygraliśmy. Ledwo, ale żeśmy wygrali. Także jest spoko. Także tutaj tak, to mamy zrobione. Zobaczmy, jak tutaj stoimy z tymi eventami od jutra. Czyli tak, toaletka sterylna, twierdza, gold, dusze i grzybki. Grzybki. To dlaczego jest narysowane? Kowal. To jest dobre pytanie. Bo kowal to chyba nie było Fantastic Fortress Festivity, tylko to były te. Łupy w twierdzy. No ale nie wiem, no nieważne. Zobaczymy jutro, jak to będzie działało. Ja tutaj się nie będę przejmował. Tutaj dziękujemy graczowi Kokos, który nam wspomniał o tym, żeby sobie ustawić wartę. Oczywiście całej gildii. Także pozdrawiam oczywiście całą gildię. No i zobaczymy, co my tutaj dostaniemy u listy. Co byśmy tu chcieli dostać? Na pewno jakieś odłamki. Może jakieś klepsy dreby się przydało. Bo już dawno tutaj żadnych klepsy nie dostaliśmy. Zostało nam już tylko 5300 klepsy. Więc mam nadzieję, że coś tutaj dostaniemy. Jest 5 klepsy, że możemy pójść tutaj nawet w duszę. Aż wyszedłem z tego wszystkiego, bo nic nie trafiłem. Spróbujemy jeszcze raz duszę. Jest 50 tysięcy. Drewno możemy w sumie wziąć. Niech już będzie. Znowu duszę. I co? Może odłamki? Nie ma nic. Więc taki średni ten hazardista dzisiaj. W tym momencie mamy miejsce 13. Mam nadzieję, że nie będzie pechowe. 15 poziomów straty do in your face'a. No trochę sporo, ale jutro powinniśmy ten jeden poziom nadrobić. Bo jutro dostaniemy dwa poziomy. Bo będzie jeden z kalendarza i jeden dobijemy awką. Więc jeden poziom powinniśmy odrobić, więc zostanie nam 14 poziomów straty do top 1. Z lochów, jeśli chodzi o lochy, no to myślę, że mamy coś koło 8, może 9 poziomów zachomikowanych. Więc byśmy mieli 459 poziom, to by nam dało w tym momencie podjazd do Neutrala, do Nemezisa, do Netratoxa, do Simon Sama, do Golden Eye. Więc bylibyśmy naprawdę dość wysoko. Tutaj widzę, że jeszcze Berserker's Werk jest troszkę wyżej by był. Sif by był w naszym zasięgu. Więc tak to mniej więcej wygląda, żebyśmy byli dość wysoko. No ale zobaczymy. No, Duhalgat też by był przed nami raczej. I Nigo, ale Nigo i Tracer nie grają, więc to byśmy ich przeskoczyli. Tracer jest tutaj, na dole już nie widzę, tu jeszcze jest Xankas, 460 poziom Alberek. Jego też pewnie byśmy jakoś w późniejszym czasie przeskoczyli. Dobra, więc zaatakujmy sobie drugą walkę Pupili. Bo się znowu troszkę rozgadałem. Berserker's Werk, 462 poziom, 1355 karmień w wodzie.
Więc pójdźmy może naszym światełkiem jedno karmienie mniej. I zobaczmy, czy uda się to wygrać. Oczywiście, jeśli chodzi o darmowego locha, to możemy sobie strzelić śpiewające syrenki w Olimp. Bo wiem, że tam jeszcze szans nie mamy, a nie chciałbym nic takiego ubić, żeby mi dało tutaj expa. Ewentualnie powoli możemy się zacząć zastanawiać. Właśnie. To jest dobre pytanie. Już po tej walce popili, muszę sprawdzić klaser, bo przecież doszły nowe potworki. Więc muszę to teraz dokładnie przeliczyć, czy jakbym zabił teraz powiedzmy 6 przeciwników z tego doli, to czy by mi to przekręciło klaser na 100%. Pokonaliśmy przeciwnika, więc jest spoko, mamy 99,10% premii, więc 7 przeciwników. 6 przeciwników karuzeli z idolami, czy dałoby mi to procent? Mogłoby być dosyć ciężko. Więc na razie chyba jeszcze nie ruszymy karuzeli. Zresztą dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie, czy już możemy sobie zacząć karuzelę z idolami tutaj klepać i zostawić po prostu resztę lochów na później, a tutaj tą karuzelkę mieć co bić co godzinę. Zdajcie znać, oczywiście karuzela z idolami tutaj skaluje się nie do poziomu tutaj youtubera, tylko do naszego poziomu z itemem, więc dostaniemy na pewno dobry item dla nas, czy tam dla naszego pachołka. A dzisiaj jeszcze te śpiewające syrenki sobie spróbujemy. Zobaczymy, ile im zbijemy. Ponad połowę już, więc nawet nieźle. Więc chyba dzisiaj wszystko już mamy tutaj zrobione. Tutaj zagraliśmy, plakat zrobiliśmy, kibel wrzuciliśmy, kibelek mamy pięknie 900 na 1000. Jutro sterylne sedesy, więc jutro będziemy przekręcać aurę na 32. Więc jest spoko. Także tutaj mamy to zrobione, ten epik. Co z tym epikiem? Chyba nie będziemy go brać, chociaż jest ładna runa. Ale raczej on sobie tutaj zostanie. Zresztą możecie dać znać w komentarzu, czy ten epik też mam kupić. No i tyle. Tyle. Tutaj mamy to zrobione. Tutaj jeszcze się nam zbiera. 3 dni. Kopalnia złota. Spoko. No i jeszcze 7-głowa hydra, możemy sobie ją zaatakować. Zbiliśmy chyba 1%, jeśli dobrze spojrzałem. W gildii wszyscy aktywni, więc bardzo dobrze. 418 poziom średni, więc fantastico. Jutro to pewnie wzrośnie, także jest git. Także w tym odcinku to by było tyle. Mam nadzieję, że wam się podobał, także trzymajcie się ciepło i na razie.